To samo pytanie jeszcze kieruję do pana posła Nitrasa, który jest autorem alternatywnego tytułu tego spotkania, tych rozmów o Kościele z zeszłego roku, a brzmi ono opiłowywanie katolików. Panie pośle, do pana również kieruję pytanie o konkordat. I tutaj wszyscy wyrazili zdanie, że należy konkordat zachować, tylko należy go respektować, na nowo czytać i stosować jego literę prawa. Ale też prawda jest taka, że żyjemy w trochę innym momencie niż to było w 2010 czy w 1997 roku, czy w 1993, czy jeszcze w czasach przedwojennych. Jesteśmy po wyroku Trybunału, po strajkach kobiet, po wielu różnych wydarzeniach, które myślę, że miały bardzo ważny wpływ na to, gdzie żyjemy i jak bardzo państwo przy udziale Kościoła próbuje zajrzeć do naszego życia. Pytanie, co dalej? Gdzie jesteśmy? W którym momencie drogi? Ja właśnie posłużę się tym cytatem, cytatem z Konkordatu, bo to moim zdaniem, co pani redaktor powiedziała, jest kluczowe. My jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ja pamiętam rok 93. Większość z was wtedy albo nie była na świecie, albo była bardzo młoda. I ta atmosfera początku lat 90. była zupełnie inna niż dzisiaj. Nie mieliśmy wątpliwości, że odchodzi od nas pewien system wyjątkowo opresyjny, komunistyczny, który między innymi, a właśnie może przede wszystkim, tłamsił wszystko, co niezależne. Każdą instytucję, która była w kraju niezależna, a najsilniejszą niezależną instytucją był właśnie Kościół. I dla mnie rok 93, czy zawarcie Konkordatu, to był moment, kiedy państwo polskie odcinało się od tej przeszłości i gwarantowało Polakom, których wyrzucano z pracy za to, że byli katolikami, prześladowano, robiono na nich temat paszkwile w telewizji, księży niektórych nawet mordowano, majątek odbierano i to był czas, kiedy państwo nie z katolikami, tylko z państwem watykańskim, Zbyszku, zawarło umowę, która mówiła tak, my wam gwarantujemy, że po pierwsze oddamy wam majątek, gwarantujemy wam, że będziecie mogli normalnie funkcjonować, będziecie mogli się stowarzyszać, będziecie mogli zakładać fundacje, będziecie mogli pełnić swoje praktyki religijne bez żadnego problemu. Dzisiaj to jest archaizm. Dlatego, że dzisiaj każdy z nas ma takie w Polsce prawo. To jest zupełnie nieważne. Natomiast ważne są tą atmosferę, która wtedy była. Pytanie jest takie dzisiaj. Jeżeli wtedy chroniliśmy słabszych, chroniliśmy katolików, których państwo prześladowało, to jest pytanie dzisiaj, czy państwo polskie... Bo jeśli jest jedno zdanie, które dla mnie zabrzmiało nieautentycznie i nieprawdziwie, to było zdanie, które mówiło, a jak skoro jest, niech będzie, niech będzie. To jest pytanie moje takie, czy dzisiaj państwo polskie jest zawrzeć w stanie konkordat umowny z tymi, którzy są dzisiaj prześladowani? Bo historia zatoczyła pewne koło i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której to Kościół jest opresyjny. To Kościół dzisiaj mówi, ogranicza prawa jednostki. W Konkordacie jest taki piękny zapis, który mówi, Konkordat zawierał w imieniu Stolicy Apostolskiej arcybiskup Kowalczyk, który krył pedofilię przez wiele lat w Kościele. I to jest taki zapis, arcybiskup Kowalczyk go podpisał, że biorąc pod uwagę wkład Kościoła w krzewienie moralności, to czy ten zapis jest aktualny, również biorąc pod uwagę to, co się dzieje. Tam jest taki zapis, który mówi, piękny zapis, to jest to dokładnie, co ja o tym mówię w preambule, który mówi, że tworzymy ten dokument, czy ta preambuła mówi, że odwołujemy się do praw jednostki, że gwarantujemy katolikom ich prawa jednostki do wyznawania swoich poglądów, do bycia sobą, do pewnej konstrukcji. To dzisiaj, kiedy podważa się chociażby prawa mniejszości seksualnych, czy jesteśmy zawrzeć w stanie konkordat na przykład z KPH, który gwarantuje, że państwo polskie będzie pilnować, żeby na przykład Kościół czy w kościołach nie odbierać praw jednostki, nie piętnować, nie mówić, że oni nie są ludźmi albo że nie przedstawiają pewnych norm ogólnie przyjętych za stosowne. Dzisiaj inni potrzebują konkordatu. Jeśli konkordat spełnił swoją rolę,
tą społeczną. Nikt dzisiaj nie kwestionuje praw katolików przecież. To dajmy dzisiaj konkordaty tym, którzy te konkordaty potrzebują. I drugi aspekt tych przywilejów finansowych, prawnych. No, dla mnie to jest absolutny archaizm. Pozwoliłem sobie w takiej dyskusji prywatnej, nie wiem, czy powinienem to powtarzać, powiedzieć, że to jest trochę jak kość ogonowa, która nie wiadomo, po co my ją mamy, bo przecież nie mamy już ogona. My mamy z jakimś państwem watykańskim ustalać, jakie są dni wolne w Polsce? Że 25 grudnia ma być dniem wolnym? My mamy 25 grudnia, Sejm uchwalił, że jest dniem wolnym, bo są tradycyjne święta Bożego Narodzenia i Polacy tego chcą. I niepotrzebne jest, żebyśmy negocjowali z arcybiskupem Kowalczykiem czy z jakimś innym arcybiskupem, czy 25 grudnia albo pierwszy dzień Wielkiej Nocy ma być w Polsce obowiązkowo dniem wolnym. Że każda niedziela jest wolna i mamy negocjować. My mamy już takich polityków w Polsce, którzy mówią, że piątki mają być wolne. To po co mamy w umowie z Watykanem gwarantować, że umowy mają być wolne? To jest archaizm. To jest absolutny archaizm. Natomiast on stoi na straży pewnych często nieformalnych relacji państwo-kościół. Bo my mamy do czynienia z sytuacją, rzeczywiście, panowie się tutaj troszeczkę spierali, bo w PRL-u to można było nie uzyskać zgody na biskupa i biskupi po prostu nie dostawali zgód, było ich wiele. Stąd między innymi ten episkopat później był taki, że wszyscy, albo nie, przepraszam, nie wszyscy, ale wielu biskupów to byli biskupi, którzy albo współpracowali z SB, albo byli zinfiltrowani, bo nie dostawali zgody. Ale dzisiaj my mamy do czynienia z sytuacją, że to biskupi wojewodów wybierają. I to jest ten nieformalny wpływ. Ja nie jestem wojującym antykatolikiem, ja jestem katolikiem. Ja się modlę. Może nie chodzę do kościoła, ale może wam się to wyda fanaberią części z was. Ja się codziennie rano modlę i codziennie wieczorem. Ale ja zawsze widziałem w Kościele pewien autorytet, pewną moralną postawę. Ja jej nie widzę. Ja uważam, że konkordat między innymi popsuł te relacje, dlatego że pewne mechanizmy w tej organizacji, w tej instytucji zwyciężyły, tak jak w normalnym życiu, prawo Kopernika Graszama. Jeżeli w tej sytuacji pieniądz gorszy, po prostu wyparł pieniądz słabszy. Jest mi pod tym względem bardzo blisko do Benedykta, który mówi, że im Kościół będzie słabszy, czy mniej instytucjonalnie związany z państwem, w tym będzie silniejszy. Zresztą, już ostatnie zdanie, panie rektor, bo wiem, że mówię bardzo długo. To tak jest, że Kościół się świetnie czuł i pięknie budował, kiedy żył na trudnym podglebiu, kiedy musiał naprawdę dać siebie wiele. Kiedy przyszły czasy, kiedy zaczął liczyć pieniądze, to po prostu zajął się liczeniem pieniędzy.